kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze przypadki zachorowania na COVID-19, w trakcie rozmowy ze współpracującymi z nami lekarzami, radiologami, pojawiło się pytanie, czy też pojawił się problem diagnostyki tej choroby zupełnie nowej, czy sztuczna inteligencja może wspomóc ich w tym procesie. I tak właśnie powstała Circa. To jest sytuacja idealna dla sztucznej inteligencji, czyli kiedy nie znamy dokładnie przebiegu choroby, nie jesteśmy pewni swojej diagnozy, bo do tej pory nie widzieliśmy wiele przypadków. I w takiej sytuacji sztuczna inteligencja upewnia nas w słuszności swojej decyzji, wspiera naszą decyzję. Circa działa jak lekarz. Nauczyliśmy system, wykorzystując setki tysięcy zdjęć oznaczonych przez ekspertów, trzech podstawowych zadań: rozpoznania, czy jest to obraz RTG płuc, segmentacji obszaru zainteresowania, czyli właśnie naszych płuc, oraz podjęcia decyzji diagnostycznej, rozpoznania, czy jest to pacjent zdrowy z zapaleniem płuc, czy z zapaleniem płuc w przebiegu choroby COVID-19. Potencjał Circi jest ogromny, ponieważ obecnie diagnozujemy tylko dwie jednostki chorobowe, takie jak zapalenie bakteryjno-wirusowe oraz koronawirusa. Tak też możemy włączyć algorytm do kolejnych grup chorobowych. Każdy lekarz w zasadzie może wczytać zdjęcie rentgenowskie i oczekiwać diagnozy. Ja bardzo się cieszę i dumny jestem z naszego zespołu, że udało nam się wypracować oprogramowanie, które rzeczywiście działa i dostarcza wiedzy. Ludzie z tego korzystają, co widzimy w logach naszego serwisu, jaki ruch generujemy. Metoda opracowana na Politechnice Śląskiej wspiera działania medyków w sposób bardzo interesujący, skuteczny. Na ten cel przeznaczyło ministerstwo 600 tysięcy złotych. Dzięki uzyskanej dotacji z ministerstwa będziemy mogli zakupić dwa wysokiej jakości serwery obliczeniowe, dedykowane jedynie serwisowi Circa.